Dzień dobry, witamy kochani na naszym kanale w ostatnim już filmie z Turcji. Ten film to w sumie zbiór zdjęć z ostatniego dnia, gdzie żegnamy się już z Side i jedziemy do Antalii, aby oddać wypożyczony samochód i spędzić kilka ostatnich chwil na tureckiej ziemi. W Antalii na jedną noc zatrzymaliśmy się w hostelu w centrum miasta, aby móc pospacerować po pięknych uliczkach Starego Miasta w Antalii. W drodze do miejsca naszego niestety ostatniego noclegu pojechaliśmy podziwiać wodospady Düden, które niewątpliwie są jedną z piękniejszych atrakcji Antalii. Dzielą się one na dwa obszary, górne i dolne wodospady. My podziwialiśmy dolne, spacerując wzdłuż punktów widokowych umieszczonych nad brzegiem klifu. Nad wodospadem jest mały park oraz plac zabaw, gdzie dzieciaki, mniejsze i większe, mogą wyszaleć się do woli. Ponieważ czas nam się powoli kończył, nieśpiesznie wyruszyliśmy w kierunku naszej wypożyczalni, aby oddać samochód. Stamtąd zostaliśmy odwiezieni przez właściciela do naszego hostelu w centrum Antalii. Z hostelu wyszliśmy wprost na główny deptak i trafiliśmy na monumentalną bramę Hadriana, która jest jednym z najpiękniejszych zabytków Antalii i pochodzi z czasów Imperium Rzymskiego. Brama mieści się tuż przy wejściu do historycznego miasta. Brama Hadriana to jeden z najważniejszych zabytków Antalii. Budowla ta powstała w 130 roku i była niejako pamiątką po wizycie rzymskiego cesarza Hadriana. Brama składa się z trzech tej samej wysokości łuków oraz czterech jońskich kolumn stojących na wysokich piedestałach. Na imponującej budowli znajdują się też płaskorzeźby oraz kwiatowe zdobienia. Wykonane z unikatowego białego marmuru propyleje uznawane są za jeden z najstarszych zabytków w całym mieście. Wprost spod bramy Hadriana zapraszamy Was na spacer uliczkami Starego Miasta. Stare Miasto w Antalii, znane również pod nazwą Kaliesi, ma bogatą historię oraz położone jest w pięknej okolicy. Kaliesi jest jedną z najstarszych miejscowości osadniczych Anatolii. Kaliesi jest sercem Antalii i wyjątkowym miejscem dla miłośników kultury i historii. Znajduje się tu wiele muzeów, starych domów i wąskich uliczek, które uczynią pobyt w tym mieście niezapomnianą wyprawą w przeszłość. Najbardziej urokliwą częścią Starego Miasta są jego stare domy i wąskie uliczki, które do dnia dzisiejszego bogate są w historyczne elementy architektury z czasów, gdy ziemię te zamieszkiwali Rzymianie, Bizantyjczycy, Seldżukowie czy Osmanie.
Taliesi to niezwykle urokliwa starówka Antalii. W tle tej zabytkowej części miasta, gdzie rzymskie ruiny sąsiadują z meczetami, rozciągają się nadmorskie klify i starożytny port. Wchodząc na teren Starego Miasta, od razu można zwrócić uwagę na Sad Kulesi, czyli wieżę zegarową, która jako jedyna zachowała się z XVIII-wiecznych fortyfikacji. Uliczki pełne urokliwych restauracji oraz małych sklepików z pamiątkami i różnorakim rękodziełem prowadzą nas wprost do Starego Portu w Antalii. Ale zanim tam dotrzemy, delektujmy się niesamowitym klimatem tego miejsca. Stary port zastaliśmy w pięknych barwach zachodzącego słońca. To niewielki port z czasów rzymskich, otoczony zabytkowymi murami obronnymi. Wewnątrz murów kryje się meczet oraz wieża Hydrylik Kulesi, która niegdyś pełniła funkcję latarni morskiej. Port w Antalii jest nadal czynny i stanowi punkt wypadowy dla wielu wycieczek po zatoce. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please hate me. Mary Jane, please love me. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please hate me. Mary Jane, please love me.
just trying to get to you, like I wanna make you mine. Yeah. I'm spending all my thoughts on you, like I need you now. Tym pięknym akcentem zachodzącego słońca kończymy naszą pierwszą dwutygodniową podróż po Turcji. Podróżowaliśmy od 12 do 26 marca 2022 roku, robiąc prawie 2,5 tysiąca kilometrów. W tym czasie odwiedziliśmy m.in. takie miasta jak Denizli, w tym Pamukkale i Hierapolis, Konie z bractwem Melwany, Kapadocję, Adane i jej piękny meczet, Mersin, Alanie, Side, Antalię i wiele innych pomniejszych miejscowości. Po drodze spotkaliśmy wielu przychylnych nam ludzi, poznaliśmy również urok nieturystycznej części Turcji. Mam nadzieję, że filmy te i nasze pierwsze próby montażu będą niezapomnianą pamiątką z podróży po Turcji. Do zobaczenia!